No i witam, ja jestem Gojek, a to jest przegląd modów do gry Minecraft. Dzisiaj obejrzymy sobie mod, który dodaje do gry kilka nowych mebli. Nie pamiętam nazwy, ale oczywiście link do moda będzie w opisie, jak też crafting danych przedmiotów, jeżeli... bo ja to akurat tutaj mam Too Many Items, ale jeżeli ktoś po prostu chce te meble sam sobie wykraftować, to jest tutaj w opisie będzie zdjęcie, gdzie jest opis, jak się kraftuje każdy przedmiot, który tutaj właśnie wam pokażę. A więc zaczynamy. Tu jest lista wszystkich podstawowych przedmiotów, jedziemy dalej. O, i tutaj mamy nowe przedmioty. Zaczniemy sobie od lampy, trochę za dużo mi tego dało, sorry. Chwilę, jak się to brało? Nie, też za dużo. O, dobra, jest, mam. Mamy lampę, zmieńmy sobie jeszcze jakieś, raczej zdajmy sobie jakieś drewno. No i na przykład postawmy sobie to tu, a lampę na to. O właśnie, i teraz tutaj możemy wywalić te pochodnie. No i mamy tutaj sobie taką lampkę, możemy sobie postawić gdzieś w pokoju koło łóżka. Zrobimy tryb nocy. Tutaj jak widać ładne światło daje, chyba nawet takie same jak pochodnia, chociaż mi się wydaje, że chyba trochę większe jednak. I możemy tutaj na przykład łóżko sobie postawić czy coś. To możemy nawet zamienić na jakikolwiek chcemy tutaj przedmiot. O, nawet może wisieć w powietrzu. Dobra, kolejna rzecz. Dalej mamy tutaj krzesło. Czyli jakaś pewnie... Właśnie, zróbmy sobie trochę więcej tych lamp. O, można, o właśnie, można też na suficie ją zrobić jakoś tak. No dobra, zaczynamy. Możemy sobie tutaj, nie wiem, jakąś ułożyć jakąś kuchnię z krzeseł. Tutaj mamy stół, krzesła, trochę więcej tych krzeseł. Stół, jak widać. O, czwarka. O, te przedmioty się jakoś tak podświetlają od innych. O, i mamy tutaj taki stół. Chociaż ja bym go trochę jeszcze podniósł. Nie wiem, czy to jest możliwe. Ale zobaczymy. Nie, nie wygląda to fajnie. A co, jakby postawić jeden na drugi? O, też to nie za fajnie wygląda. To nie, to według mnie trochę nie za ładnie wygląda, ale... No ale może ktoś znajdzie do tego jakieś lepsze zastosowanie. Nie wiem, jako półki może jakieś albo coś. No i dobra. Co tu mamy dalej? Dalej mamy... o, to jest jakaś półka. O. No i wygląda to jak zwykła szafa. Pełni rolę... Cholera. Działa to jak zwykła skrzynia, a pełni rolę taką bardziej... już trochę ważniejszym. I możemy kłaść, w przeciwieństwie do zwykłych skrzyń, możemy kłaść obok siebie. I ułożyć sobie tutaj taką meble, ściankę. Tylko, że no nie łączą. Nie łączy się to tak jak skrzynia, ale to chyba nie jest przeszkoda. O, dobra. Dalej, co tu mamy? Dalej mamy lodówkę. To jest w zasadzie chyba jedyny mod, dzięki któremu możemy stworzyć, wykraftować sobie lód. Nie pamiętam dokładnie jak się to robi, ale bodajże wkład... Nie. O, tu właśnie. Tu jest zwykła lodówka. Ona nie pełni żadnych roli takich większych, jedynie jako skrzynia. Taka sama rola jak skrzynia. Dobra. Bierzemy sobie... sorry, muszę sobie przypomnieć. Fiadro bodajże. I takie coś. To się robi tak, że się wkładzie na środku wiadro, a w koło szkło. I tak wygląda, to się bodajże wkład nazywa. Taki wkład dajemy na dół, a tu woda. O właśnie, i teraz nam się tutaj przerabia to na lód. I to jest w zasadzie chyba jeden sposób wykraftowania sobie lodu. No i dobra, i stworzył nam się lód, jak widać. Dobra, co tu mamy dalej? Dalej mamy... ile?
Usuwamy sobie to. Dalej mamy różnego rodzaju kanapy. Znaczy nie, co ja gadam. Nie rodzaj, tylko wywalmy sobie te krzesła stąd. Koloru. Tak więc do wyboru do koloru. O cholera, co to się stało? Dobra, jest. Coś mi się z tą białą stało. Jak widać, mamy tutaj różne kolory kanap. Tylko gdzieś mi spieprzyła biała. No, tak wygląda właśnie biała. No i możemy sobie ułożyć na przykład takie, taką kombinację. Ja, sorry. Kanap. I stół. Ułożyć sobie tutaj jakiś stół. Tak więc wiele, naprawdę wiele zastosowań mają meble tutaj dodane w tym. O, pies tam jakiś chodzi. Dobra. Co tu mamy dalej? Dalej mamy żaluzje i zasłony. Są to rzeczy do okien. Możemy sobie tutaj takie zasłony postawić na oknach. I możemy je pozasłaniać. Jeżeli na przykład mamy akurat taką ochotę. Właśnie bardzo by się ten mod przydał na multiplayerze. Nie wiem, czy działa. Działa to na... O, nawet możemy to użyć w formie ściany. Tylko że się trochę ciemniej robi. Jak to wygląda z drugiej strony? No są zasłonięte, dobra. No i jeszcze mamy zasłony, które też możemy zasłonić. Tak więc, co kto lubi, czy żaluzje, czy zasłony. To jest taki prowizoryczny domek, normalnie takich nie buduję. O, coś mi się tu roztopiło. I teraz się to nie chce rozlewać, ta woda, tak więc... Nada się na przykład, jakbym to rozwalił. Żeby to zobaczyć tylko, żeby to wyglądało w miarę estetycznie. Coś takiego. No, nawet. No i mamy już ostatnią rzecz, czyli dywany różnego rodzaju koloru. Saorki. Najpierw powywalamy tutaj niepotrzebne rzeczy. Mamy białą podłogę. Wygląda to jak zwykła wełna, ale jak widać obok, zaraz sobie przekonacie, jest to zwykła wykładzina tego koloru. Nie można jedno na drugie. Potem mamy zieloną. No. I tak dalej. Tutaj możemy sobie takie dywaniki porobić. Działa to też może? Nie. Sorry, nie działa jako ten. Jako niestety ściana, bo myślałem, że może byśmy sobie mogli ułożyć danego koloru ścianę, ale jednak nie dało rady. Da się tu gdzieś. O. No, ale no przynajmniej można zmieniać podłogi i sufitu niestety nie. Tu można położyć. A tu też nie. No to nic, no. To było w zasadzie na tyle tego moda. Oczywiście link w opisie do moda. Instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy wgrać najpierw mod Lander. Jest to program, który po prostu pozwala nam mody wgrać do Minecrafta. Instalacja mod Landera jest bardzo prosta, ale jeżeli ktoś... Po prostu trzeba podmienić pliki z mod Landera Trzeba wejść w folder bin, odpalić WinRarem programem WinRAR plik Minecraft i tam wrzucić wszystkie pliki z mod Landera. Ale instalację można też znaleźć łatwo na internecie, na YouTubie. Wystarczy wpisać instalacja mod Lander i najprawdopodobniej uda się to znaleźć, gdyż jest to popularna aplikacja. A tego oto moda jest jeszcze prostsza, gdyż
po wgraniu modu Landera tworzy nam się folder mods, gdzie wrzucamy po prostu cały zapakowany od razu plik z moda. Nic nie rozpakowujemy, nic nie kopiujemy, raczej kopiujemy tylko jedno do drugiego i tyle. Nic nie podmieniamy. I od razu nam działa mod, jak widać. Craftinga tam udostępnię w opisie link. No i dobra, ja się z wami żegnam, no i na razie.